Powiedz mi, czy ty wiesz, co się dzieje z Bartkiem? Bo nie wiem, zamieszkał u was, czy co? Nie, co ma się dziać? Wczoraj po południu pojechał do siebie. A to dziwne, bo nie wrócił do mieszkania. Jak nie wrócił? To gdzie jest? Dobra, czekaj, zapytamy Ani. Nie stresuj się. Ania! Cześć, Ania. Czy ty wiesz, co się dzieje z Bartkiem? Z Bartkiem? Nie, a to stało się coś? Wczoraj wyszedł od Kuby i przepadł, no, nie odbiera telefonu. Z tobą porozmawiać o powrocie do pracy? Tak, był. Chciał skrócić urlop, ale to było już 2 dni temu. A może specjalnie nie odbiera, bo chce się odciąć? A może po prostu wyjechał, wiecie, nie ma zasięgu. A jak dla mnie są dwie opcje. Albo Sonia, albo Tamara. I jest mu tak dobrze, że w ogóle nie ma zamiaru dotykać telefonu. Kuba, a tak na marginesie, ty nie powinieneś być teraz na rozmowie kwalifikacyjnej? Paweł już jest z kandydatką w pracowni. Cholera, kompletnie zapomniałem. Dobra, lecę. A w 2016 ukończyłam specjalizację w zakresie stomatologii dziecięcej. Dzień dobry, już jestem. Przepraszam za spóźnienie. A, to jest właśnie doktor Pilarczyk. Karolina Laskowska. Dzień dobry, doktorze. Ujmijmy spokój z doktorami, po prostu Kuba. Zwykle nie jesteśmy tutaj tacy sztywni. Wróćmy może do rozmowy. Chociaż właściwie to my już wszystko omówiliśmy, no ale jeżeli masz do pani doktor jakieś pytania, to proszę bardzo, tu jest mi. Nie, to nie będzie potrzebne. Zabawmy się. Zgaduję. 27 lat, studia skończone z wyróżnieniem. Zdecydowała się pani leczyć dzieci, bo miała pani dość taniego podrywu ze strony swoich pacjentów. Widzę, lubi pani sport. Kuba. Drogie perfumy? Zaskakujące wnioski, jak na rozmowę kwalifikacyjną. No dobrze. Zabawmy się. 40 lat. Choć stara się pan robić wrażenie młodszego. Uwielbia pan imponować kobietom i bardzo przeżył kryzys wieku średniego. Najprawdopodobniej zakupił pan jakiś szybki samochód. Albo motocykl. Tak dla jasności, to jeszcze mi sporo brakuje do 40. Przepraszam, zostawmy może te sprawy osobiste i wróćmy do tematu. Zaintrygowało mnie pani doświadczenie zawodowe. Pół roku przepracowała pani w klinice w Szkocji. W Szkocji.